Kampania w toku. Tym razem europoseł Zemke odwiedza Grudziądz. Tak, jestem tutaj w Grudziądzu kolejny raz. Tak sobie policzyłem, przez 5 lat byłem dokładnie w Grudziądzu 18 razy. Kończy się ta kadencja, kandyduję, więc ja uważam, że trzeba wtedy przyjść, powiedzieć o tym, jakie ma się plany, ale także i rozliczyć się z tego, co obiecywałem i co się moim zdaniem udało zrobić. No i właśnie, jak podsumuje pan poprzednią kadencję? Podsumuję to tak, że działałem tutaj na płaszczyznach dwóch. Pierwsze to były oczywiście inwestycje, które były finansowane w dużym stopniu ze środków unijnych. Ja miałem w trakcie tej kadencji interwencji kilka, dlatego że przykładowo opóźniały się płatności ze strony Komisji Europejskiej. Z tego co wiem, to te podstawowe rzeczy zostały tu rozwiązane. A drugi obszar, do którego przywiązywałem bardzo dużą wagę, to działania o charakterze społecznym, czyli uruchomiłem w Grudziądzu własną pracownię komputerową. Uczymy praktycznej obsługi komputerów osoby z generacji 50+. Są to kursy, które trwają po 16 godzin, oczywiście nieodpłatne. Takie kursy w samym Grudziądzu kończy już ponad 220 osób, a w województwie 3700 osób, bo mam taki pracownik 25. Organizowaliśmy w Grudziądzu kursy dla młodzieży, dla dzieci, właściwie z klas 1 do 4, naukę języka angielskiego. Wreszcie na stażach w Brukseli i Strasburgu miałem także młodzież, która się wywodzi stąd z Grudziądza. Może to nie tyle studenci z uczelni grudziądzkich, ale przykładowo z UMK w Toruniu, UKW czy UTP w Bydgoszczy, ale oni byli i są stąd. I wreszcie gościłem w Brukseli i Strasburgu bardzo wiele osób z Grudziądza, różnych laureatów, konkursów. Inaczej mówiąc, dla mnie Grudziądz oprócz Bydgoszczy... Konkurs foto, tak? Rozumiem? To był konkurs foto chyba grudziądzki. Teraz obecnie trwa. To był też konkurs foto, gdzie zawsze funduję dla zwycięzcy nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli. No inaczej mówiąc, Grudziądz dla mnie to nie jest jedno z miast, tylko to jest bardzo ważne miasto w naszym województwie. Kampania trwa, rozmawia pan zapewne z ludźmi. Jakie oni problemy? Bo mimo, że to są wybory do Europarlamentu, to rozumiem, że tak niektórzy od serca pewnie też coś mówią. No wie pan, problem, z tym się w Grudziądzu spotykam, jest to bezrobocie oczywiście. Przede wszystkim... Chyba problem taki bardziej... Nawet kujawsko-pomorski, nazwijmy to po imieniu. To jest nasz poważny problem, ale w ostatnich dniach miałem interwencję z Grudziądza, z wojskowych zakładów uzbrojenia, które mają poważne kłopoty w wygrywaniu obecnie przetargu w polskim MON-ie. Zupełnie nie mogę zrozumieć tego, dlatego że MON nie powinien być tylko zainteresowany tym, żeby zrobić przetarg, żeby ten przetarg wygrała dowolna firma, tylko to polski MON odpowiada także za to, żeby potencjał obronny Polski był ważny, bo bezpieczeństwo państwa to nie tylko wojsko, to potencjał, więc jest to poważny problem, którym będę się musiał zaraz po wyborach bezpośrednio zająć. No tutaj wojskowe zakłady uzbrojenia to faktycznie duże bezrobocie jeszcze by spotęgowało w Grudziądzu, który no chyba jest jednym z liderów w skali kraju. Tak, to jest prawda to co pan mówi. Wie pan, mamy w ogóle szerszy problem. Ja uważam, że powinny być dzielone inaczej środki unijne. Przykładowo, więcej środków powinno być kierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw. Dlatego, że to małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą w Polsce i w Europie 75% wszystkich miejsc pracy. Ja uważam, że może mniej wydawać pieniędzy na różne fajerwerki, na różne pomniki ku czci, tylko więcej przekazać środków na kupno maszyn czy technologii przedsiębiorstwom małym. Wtedy powstaną dodatkowe miejsca pracy. Tutaj prezentowali państwo przed chwilką dosłownie listę kujawsko-pomorskiego. To osoby z różnych miast. Lista liczy 10 osób. Są to wyłącznie osoby związane z naszym województwem. Z Grudziądza kandyduje Łukasz Kowalowski, działacz samorządowy, przewodniczący SLD w Grudziądzu. Bardzo się cieszę, że jest na tej liście, której mnie przypadł zaszczyt przewodzić. Rozmawiając tutaj z innymi pana konkurentami, często przejawia się taki motyw, może pana zdziwię, na przykład z PiS-u ostatnio taki głos, że jest pan jedynym albo jednym z niewielu merytorycznych kandydatów na liście. Nie nadmiernie politykującym, a faktycznie zajmującym się rzeczywistą polityką, ale taką regionalną. No wiem, to dotyka pan tego, po co jest polityka w ogóle. Otóż polityka nie jest po to, żeby się okładać cepami, obrażać, tylko polityka jest po to, by rozwiązywać realne problemy ludzi.
Ja w związku z tym uważam, że jeżeli można się porozumiewać, to naprawdę dla mnie nie są ważne barwy polityczne. Przecież większość ludzi nie ma poglądów politycznych jednoznacznych, zmienia te poglądy. Dla mnie jest najważniejsze, żeby tworzyć większość dla różnych wspólnych spraw. Dlatego ja nie jestem takim politykiem, który mówi, że z tej partii to ktoś B, a z tej partii to ktoś na pewno cacy. Nie. Wszędzie są ludzie mądrzy i głupawi. Chodzi o to, żeby jak najwięcej było mądrych i żeby z tymi mądrymi wspólnie działać. Macie Państwo tu konkurencję polityczną, jeżeli chodzi o lewicę. Chociaż nie do końca się zgadzacie, że to jest taka lewica tutaj waszego lidera, śledząc, że tak powiem. Czym się różnicie od nich? Albo czym chcielibyście zafascynować wyborców, którzy mieliby na was zagłosować? Otóż przede wszystkim to my jesteśmy w swoich przekonaniach stali. Jesteśmy ludźmi o poglądach lewicowych i centrowych. Nie zmieniamy poglądów co wybory. Nie kandydujemy w różnych miejscach co wybory. Mamy takie poglądy, kandydujemy wyłącznie stąd. Ja mogę powiedzieć, że nieprzerwanie od 1989 roku kandyduję wyłącznie w naszym województwie. Nie jestem zatem takim przelotnym ptakiem, który tutaj przylatuje na kampanię, a po kampanii odlatuje gdzieś do innego gwiazda. Więc to jest nasza pierwsza cecha. A jeśli chodzi o lewicowość, ludzie dokładnie wiedzą, kto ma poglądy lewicowe, jeśli chodzi o moje, to one są raczej takie bardziej centrowo-lewicowe. Ufam, że w tych wyborach ludzie zachowają się rozsądnie, a ja zawsze namawiam do tego, żeby oddawać głos zgodnie ze swoim przekonaniem, z mądrością własną, ale przede wszystkim apeluję do Państwa, żebyście Państwo poszli na te wybory, bo to są takie dziwne wybory. To nie jest tak, że są mandaty przypisane do naszego województwa. Mandaty dzielone są w skali Polski. Frekwencji. A o mandatach decyduje liczba głosów. Więc jeżeli u nas mieszkańcy naszego województwa czy Grudziądza by nie poszli do wyborów, to wtedy i tak ten mandat otrzyma inne województwo. Katowice, Wrocław albo Poznań. I wtedy o naszych sprawach wojewódzkich decydować będą osoby z innych województw. Lepiej mieć zawsze ambasadorów w swoich sprawach od siebie. Czyli trochę inaczej niż tu niektóre partie mniejsze, szczególnie które stawiają na niską frekwencję, wy stawiacie na wysoką. Nie, zdecydowanie stawiam na frekwencję wysoką, apeluję i proszę, żeby pójść do wyborów, dlatego że prawo wyborcze to jest jedno z najważniejszych demokratycznych praw, jakie mamy. Oczywiście możemy z tego prawa korzystać albo nie. Ja zawsze namawiam do tego, że jak się ma jakieś prawo, to żeby z tego prawa korzystać. Po prostu uważam, że wtedy człowiek ma takie poczucie, że ma na coś wpływ. Jak nie idzie na wybory, to potem się nie powinien często dziwić, że jest jakiś głupawy polityk, że nic nie jest w stanie zrobić dla ludzi. No ale dobrze, to trzeba najpierw pójść i wybrać właściwą osobę, która będzie chciała działać. Namawiam, pójdźcie Państwo na wybory.